Cześć, witajcie na kanale Dziennik DR. Dzisiaj zebrałem Was do dwóch krajów jednocześnie. Tak sobie pomyślałem, że pojedziemy dzisiaj do Görlitz, a polską część Zgorzelec. Raz do roku, pod koniec wakacji. Organizowane jest tutaj ogromne święto. Po stronie polskiej nazywa się ono Jakuby, a po stronie niemieckiej nazywa się Święto Miasta. I dzisiaj Wam to Święto Miasta i Jakuby pokażę. Postanowiłem wybrać się pociągiem, bo nie znam miasta, nie wiem gdzie parkować, potem jest problem z parkometrami, ze wszystkim, więc dobra. Wybrałem koleje dolnośląskie, bardzo polecam. Piękny, czysty, wspaniały pociąg, chyba z 1,5 godziny jechał. Super luksusowy, świetna podróż, piękne widoki, piękne landscape'y. Jestem zachwycony. Pojechałem bardzo wcześnie rano, bo chciałem być wcześnie. Nie zdawałem sobie sprawy, że cała impreza rusza dopiero około 12. Właściwie każda część i w Görlitz, i w Zgorzelcu była jeszcze zamknięta i wszędzie stały budki jeszcze nieotwarte, to postanowiłem się przejść po całości, zobaczyć jaka jest topografia miasta i później przejść jeszcze raz, a dzięki temu miałem okazję porobić sobie zdjęcia i filmy. Co też oczywiście wyszło mi na korzyść, no plus to, że zrobiłem milion kroków. Zobaczcie, tutaj jest most łączący Polskę i Niemcy. Z tej strony Polskę, a z tamtej strony, gdzie ten zamek na górze, gdzie ten kościół na górze, Niemcy. A ja jestem gdzieś tu w połowie. Na polskiej części niewątpliwie wyglądało to dla mnie bardziej w formie takiego jarmarku, rynku, gdzie stoją budki ze wszystkim, jedzeniem, piciem i tak dalej. Po stronie niemieckiej wyglądało to wszystko jak taki jarmark niebożonarodzeniowy, bardziej letni, ale naprawdę się do tego przyłożyli. Wszystko wyglądało przepięknie, bo kupa jedzenia, rękodzieła, ludzie poprzebierali w ludowe stroje. O, zobaczcie tutaj, właśnie przed chwilą był ratusz, który słynie z zegara, który ma 24 godziny na sobie. Wygląda przepięknie. Ja to tak chcę Wam pokazać jak najwięcej i sam też chcę zobaczyć jak najwięcej, bo miasto Görlitz niezwykle piękne, niezwykle urokliwe, bardzo polecam się tam wybrać. Może w takie święto też, bo jest ciekawie, ale na pewno przyjadę tutaj już poza sezonem imprezowym. Część Polska była skupiona przy rzece i przy jednej z głównych uliczek, natomiast część niemiecka była w całym centrum. Właściwie każda ulica od katedry wzdłuż drogi, sam rynek, jeden, drugi plac, wszystko było wyłożone straganami, pełne ludzi, muzyki, scen, spektakli, fantastycznie przygotowane miasto. To jest mój pierwszy raz na Jakubach, nigdy wcześniej na tym nie byłem, nigdy o tym nawet nie słyszałem, jak mam być szczery. Jestem naprawdę zachwycony. Thank you.
Dzisiaj pogoda miała być deszczowa, więc spodziewam się tego deszczu, że faktycznie spadnie i przestanę robić zdjęcia i filmiki. Ale póki co jeszcze jest ok i ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Zobacz, jaki przepiękny ratusz. Więc mam nadzieję, że może faktycznie w ogóle nie będzie padało. Może ten dobry nastrój, który wszystkim towarzyszy, chodząc po Görlitz, rozpędzi chmury i będzie ok. Na głównym placu, o którego zresztą zacząłem ten filmik tutaj, bo zanim się zorientowałem, żeby zacząć kręcić, to już przyszedłem pół miasta, było zainstalowane wesołe miasteczko i powiem Wam szczerze, że chciałem pójść na to koło, które teraz widzicie i chciałem porobić zdjęcia i filmiki, ale płatność gotówką, tylko gotówką, no troszeczkę mnie zdziwiło, bo w dobie, kiedy płacimy dotykowo i mruganiem okiem i telefonem i zegarkiem, to płacenie gotówką jeszcze gdziekolwiek, no było dla mnie dużą niespodzianką. Ja oczywiście gotówki nie miałem ze sobą, więc się na kolej nie przejechałem. Ale jak będę, może w przyszłym roku albo kiedyś tam, to będę pamiętał, że trzeba wziąć gotówkę, nawet jak się idzie do dużego miasta na tego typu imprezy. Zrobiło się chłodniej, zrobiło się ciemniej i ja uciekam już powoli na pociąg, pomimo że jest dopiero godzina 14, ale naprawdę zdążyłem obejść miasto dwukrotnie i zaczyna kropić. Boże, nie jakoś wybitnie pada, ale zaczyna kropić, więc już czas na mnie. Widziałem naprawdę sporo, porobiłem dużo materiału, dużo zdjęć, jestem zachwycony tym, co widziałem i cieszę się, że też mogłem Wam pokazać. A ten hotel, który tutaj widzicie, jest centrum handlowe, które jest zamknięte, a było ono scenografią do takiego filmu dosyć znanego, Węgierski hotel. Więc w Görlitz kręcono Węgierski hotel. Droga ze stacji do centrum prowadzi właśnie taką główną drogą, gdzie jeżdżą tramwaje. Można było też przejechać się tramwajem, ale że ja chciałem porobić zdjęcia, to zrezygnowałem z tej opcji. To jestem na pięknym dworcu, przepięknym naprawdę. I idę powoli na peron. Dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w mojej wycieczce do Görlitz na święto miasta i święto Jakuby po stronie polskiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam do komentowania, do subskrybowania. I do zobaczenia w następnym filmie.